Cześć, tutaj Ewa. Witam Was w moim kanale Soul GPS, gdzie bierzemy życie w nasze ręce po narcystycznej przemocy. Dzisiaj moim tematem są plotki i sekrety, ponieważ według mnie plotkarstwo to jest jedno z takich najgorszych narcystycznych cech i rzeczy, które oni robią. I ostatnio właśnie rzeczy, myślałam o tym, żeby zrobić ten filmik już od jakiegoś czasu, ale ostatnio rzeczy po prostu jak tak się zbiegły, wszystko naraz. Nie wiem, czy to jest fakt, że ostatnio troszeczkę się niezbyt dobrze czuję, pogoda się zepsuła i tak dalej, że jestem bardziej uwrażliwiona, czy to jest fakt, że spędziłam czasu z rodziną, czy to jest fakt, że jestem w polskim miasteczku, w którym ludzie na temat siebie mówią. Ja po prostu widzę to i słyszę to wszędzie dookoła, na okrągło. I to jest taki wstrętny pokarm, którym ludzie się tutaj karmią. I plotkarstwo, zauważyłam, jest bardzo, bardzo popularne w Polsce. Nie chcę mówić, że Polska jest jakby pod tym względem najgorsza, ponieważ Stany Zjednoczone, państwo, w którym byłam, mieszkałam prawie 20 lat, też tam ludzie są, którzy to robią. Inne państwa, w których spędziłam wiele czasu, również to robią. To jest wszędzie, to jest na całym świecie. Ale tutaj to jest jakieś takie dziwne, to jest wręcz, mi się wydaje, że ludzie jakby nie mają nic innego do roboty, tylko muszą na temat siebie rozmawiać. Nie wiem, czy to są pozostałości z komunizmu. Kiedyś tak myślałam, że po prostu ludzie, że tak powiem, potracili wszystko i ich życie były zdegradowane i tak dalej. Później każdy porównywał te troszkę, co im się zostało i to, co oni jakby ocalili po tej całej katastrofie. Nie wiem, czy nadal jest zdrowo myśleć w ten sposób, ponieważ w każdym z nas tkwi jakaś rana, w każdym z nas tkwi coś, co było jakieś ubliżenie, co było nam zrobione, co było negatywne, co było, co nas po prostu skrzywdziło. My wszyscy jesteśmy, że tak powiem, po traumach. Nawet oczywiście osoby, które mają zaburzenia osobowości, ale to nie jest nigdy, wymówką na to, żeby dalej propagować tą formę istnienia, żeby nadal propagować przemoc, czy słowną, czy fizyczną, czy jakąkolwiek inną w stosunku do innego człowieka. I właśnie te takie plotkarskie zebrania, tego tutaj jest tak bardzo dużo. Ludzie o sobie mówią wszędzie. Jak wychodzę na miasto, czasami kupuję jakieś tam warzywa, owoce, pierdoły. Po prostu słyszę wszędzie, tytułem, że to ta zrobiła, to nie ta, a to i to tamto. I to jest taki bardzo płytki sposób, żeby podwyższyć swoje poczucie wartości i poprzez obniżenie czegoś innego. Ale to nie jest tak naprawdę swoje poczucie wartości, bo swoje poczucie wartości wychodzi z wewnątrz. To jest poczucie innych poczucie wartości. To jest tak naprawdę, jeżeli się nad tym zastanowimy, osoby te szukają swojej wartości na zewnątrz. I tak naprawdę jej nigdzie tam nie znajdą, bo widzimy, co ludzie są zdolni do robienia sobie nawzajem, prawda? Powiemy coś komuś i tak dalej, się dowiedzą na temat nas, tego czy tamtego. Później biorą to i wykorzystują to przeciwko nam. Czyli jeżeli szukamy wartości na zewnątrz, to ulala, naprawdę przestrzegam Was przed tym, ponieważ najczęściej kończy się to katastrofą. Czyli jeżeli szukacie naprawdę prawdziwego poczucia wartości, którego nikt ani nic Wam nigdy nie odbierze, zawsze zwracacie się do wewnątrz i róbcie to poprzez słuchanie swojego wewnętrznego dialogu i mówienie sobie bardzo pozytywnych rzeczy. Ponieważ często tak się dzieje, że ten dialog, który w nas tkwi, to jest dialog, który nawet nie jest nasz. To są słowa, które pochodzą od innych ludzi, od ludzi, którzy nas tam ubliżali, od ludzi, którzy w taki sposób nas nie lubili. To są od ludzi, którzy sami siebie nie lubili. Ponieważ jeżeli oni by siebie sami kochali, człowiek, który siebie kocha, nie mówi brzydkich rzeczy na temat innego człowieka. Zauważcie to. Natomiast człowiek, który siebie w środku ze sobą ma konflikt, on będzie nagadywał na innych, ponieważ poprzez to, że obniży poczucie wartości innego człowieka poprzez to, że miał tą możliwość się wyrazić w pewien sposób takiej słownej masturbacji, chciał się wyrazić do innych, nagadać im, jak to, o ten to był taki, a ten zrobił to i to i tamto. Wtedy im jakby się na chwileczkę robi lżej na sercu i czują się lepiej, że oni są lepsi, prawda? Ale to najczęściej nie trwa za długo, bo ta osoba w środku mimo wszystko wie, że to niczego nie zmieniło i będą musieli robić to znowu i na nowo i na nowo i w kółko i tak dalej, się koło kręci, a w międzyczasie ludzkie więzi się urywają, plotkarstwo to jest tylko i wyłącznie rodzi negatywność. To jest tylko po to, żeby sobie w jakiś sposób na chwilę ulżyć. Wielu narcystów, jest mało ilość, powiedziałam, takich naprawdę skrytych, nawet ci, którzy
są tacy covert, czyli tacy, to jest rodzaj narcysty, który robi z siebie straszną ofiarę, który nie jest takim bardzo, o, patrzcie na mnie, co to nie, jakim ja autem jeżdżę, co ja na sobie mam i tak dalej. Kto jest taki rodzaj narcysty, który robi z siebie taką ofiarę, żeby przyciągnąć innych ludzi, którzy by im pomogli z litości, prawda? Nawet takie osoby, one też potrafią, mają taki sposób gadania, taki sposób wyrażenia, snują takie historie, kolorują, dogadują, to tu, to tamto i tak dalej, żeby nas złowić, naszą uwagę do siebie, żeby nas jakby złapać na ten taki haczyk, żebyśmy poczuli do nich jakieś współczucie, czy w jakiś sposób zobowiązania, czy nawet strach, że co będzie, jeżeli ja nie będę z tą osobą blisko, czy jeżeli nie będę przyjaciółką, czy przyjacielem i tak dalej. Prawda? Wzbudzają w nas te różne negatywne emocje. Jak najdalej od takich ludzi, jak najdalej. Plotkarstwo, jeżeli jesteście z osobą, która robi to na temat innych osób w waszym towarzystwie, bądźcie przekonani, że to samo będzie robić ta osoba, kiedy was nie ma, innym ludziom. Czyli jeżeli szukacie nowych przyjaciół, jeżeli szukacie nowego chłopaka bądź dziewczyny, nowego partnera, jeżeli ta osoba w jedno z pierwszych randek zacznie wam opowiadać okropne rzeczy na temat swojego byłego i tak dalej, bądźcie przekonani, że będą to robić tak samo z wami. To jest pewien rodzaj toksycznej triangulacji. To jest zawsze mówienie na temat tej czy tamtej osoby za plecami. Jeżeli ktoś ma naprawdę coś do powiedzenia ważnego na temat, co, że ta osoba powiedziała to i tamto na wasz temat, to zauważcie, że te osoby są jakby takimi strażnikami rzeczywistości, strażnikami rzeczywistości, że mogą w każdym momencie zmienić tą rzeczywistość. To się nazywa gaslighting w języku angielskim. Będę robiła filmik na ten temat niego. Dziękuję za pytania od was. W każdym razie to jest sposób zmieniania rzeczywistości, czyli wam się wydaje, że to i to się wydarzyło, oni powiedzą, nie, to się wcale nie wydarzyło, to się wydarzyło, ta osoba powiedziała to na twój temat i oni teraz myślą o tobie to, oni się z ciebie śmieją, oni twierdzą, że to i to i tamto. I ta osoba może w tym momencie sobie mówić, co chce, ale dlatego, że nie ma tej trzeciej osoby z wami, no to nie jesteście w stanie sprawdzić faktów. Dlatego najlepsza rzecz, co zrobić w takiej sytuacji, to jest powiedzieć, ja z tobą nie rozmawiam na ten temat, ja tobie nie wierzę w to, co ty mówisz, chyba że ta osoba będzie tutaj obecna, wtedy możemy sobie na ten temat porozmawiać. I zauważcie reakcję tej osoby, jak ona się wtedy zachowa. Czyli uważajcie na to. Drugim rodzajem właśnie, może nie do końca plotkarstwa, nie, to jest powiązane z plotkarstwem, to jest sposób, w jaki ja się zorientowałam, kim są niektórzy ludzie, bliscy mi ludzie w mojej rodzinie. To jest rozpowiadanie moich sekretów. Są osoby, którym bardzo ufałam, naturalnie, osoby bardzo mi bliskie, którym mówiłam bardzo wiele intymnych rzeczy na mój temat. To były osoby, którym się zwierzałam z moich smutków, z moich problemów, do których się zwierzałam. Nawet mówiłam o jakichś tak sprawach biznesowych, jakie miałam plany i tak dalej. I później zaczynałam się dowiadywać z różnych źródeł, że oni wie, o, ja słyszałam, że ty to, i że ty tamto, i ty to, i tamto, i przykro mi, bo to. Ja, okej, co jeszcze słyszałaś? Jeszcze co słyszałaś? I tak dalej. W końcu otworzyłam się do tych osób i powiedziałam im prawdę, z tego co ja zauważyłam, jakie było zachowanie na właśnie mojej rodziny. I się zaczynam dowiedzieć więcej, więcej, więcej. I to jest okropny rodzaj zdrady. Poczułam się w tym momencie strasznie zdradzona, strasznie zraniona i przestałam po prostu na swój temat mówić. I to jest jedna z najlepszych rzeczy, mi się wydaje, jakie możemy zrobić, to jest nie rozmawiać z ludźmi, którzy raz zawiedli nas w ten sposób, jak to się mówi, że nadużyli nasze zaufanie. Lepiej, żeby zadzwonić, wykonać telefon na drugi koniec świata, w moim wypadku tak jest, moi przyjaciele są głównie w Stanach Zjednoczonych, większość z nich w tej chwili, i z nimi porozmawiać, prawda? Lub poczekać na jakąś osobę, która jest może lokalnie, która nie jest w tej chwili obecna, i jej się zwierzyć, z nimi porozmawiać. Nie rozmawiać z ludźmi, mimo tego, że wewnątrz nas może skręcać, że tak potrzebujemy strasznie się komuś zwierzyć, nie zwierzajmy się tej osoby, która raz nas zawiodła, oni nas zawiodą jeszcze raz, bo to jest dla nich taki pokarm. Oni się tym po prostu karmią, uwielbiają podnosić swoje, jak mówiłam, swoje poczucie wartości fałszywe poprzez obniżanie innym, poprzez mówienie. A jeżeli tym bardziej zdarzy wam się coś przykrego, no to już jest po prostu raj na ziemi dla nich, oni to uwielbiają. Także lepiej nawet napisać, wziąć sobie żurnal, wypełnić jego kartki
i napisać swoje troski w ten sposób i oczywiście schować ten żurnal tak, żeby go nikt nie znalazł, prawda? Każdy człowiek potrzebuje prywatności, każdy człowiek potrzebuje zaufania i tak dalej. Czyli tego typu, jeżeli sekrety są rozpowiadane na wasz temat, to jest bardzo, bardzo wielki alarm, czerwony alarm. Musicie naprawdę nad tym od razu to zarejestrować i sobie zadać pytanie, czy to jest osoba, z którą chcesz naprawdę spędzać czas. I trzecia rzecz, której chciałam tutaj powiedzieć, też się łączy z sekretami, trochę powiedziałabym od strony ogona, od strony tyłka, od drugiej strony, że tak powiem. Mój polski, moje przysłowie, czasami to się wszystko gmatwa w jeden wielką kupę, mam nadzieję, że przynajmniej was z tym rozśmieszę. Ale o co tu chodzi? To jest, jeżeli na przykład spotkacie potencjalnego partnera, prawda, w stadium miłosnego bombardowania i tak dalej, i tak dalej. I czujecie się w ogóle, że ta osoba jest wspaniała, unikalna i tak dalej. Nawet jeżeli rzeczy idą w miarę dobrze, nie ma zbyt wiele tych czerwonych flag, jak to się mówi, czy alarmów, ale ta osoba nie chce was przedstawić do swoich przyjaciół, czy do swojej rodziny. Oczywiście nie po trzech dniach, te trzech randkach, ale po jakimś tam czasie ma z tym problem. Czujecie się odizolowani. Bardzo często to jest wynikiem tego, że ukrywają coś, że najprawdopodobniej ukrywają to, że nie jesteście jedyni w ich życiu, że oni również mają inne partnerstwa, inne związki i tak dalej, które ukrywają od siebie nawzajem. I to jest bardzo destruktywne, to jest bardzo toksyczne. Nie chcecie z takimi osobami mieć do czynienia, ponieważ jeżeli naprawdę macie angielskim się cały czas wtrąca, jeżeli if you value yourself, if you jeżeli macie wobec siebie wysokie mniemanie, jeżeli szanujecie się, respektujecie się, to nie chcecie być w takim związku. Uciekajcie od takiego związku jak najdalej. Ponieważ ta osoba jest kłamcą, ta osoba nie jest godna waszego czasu, nie jest godna waszej uwagi, nie jest godna niczego. I oczywiście ufajcie swojej intuicji, bo najczęściej będąc w towarzystwie takiej osoby, czy jest to randka, czy jest to tak zwany przyjaciel, kolega, koleżanka i czujecie się w ich towarzystwie nieswojo, czujecie, że coś jest po prostu nie tak, respektujcie swoje ciało i to, co wam mówi. Rezygnujcie z imprez, rezygnujcie z zaproszeń, jeżeli to sprawia, że się to nie okej czujecie, żeby być w tym czy tamtym towarzystwie. Rezygnujcie z takiej przyjaźni. Lepiej pobyć sobie samym sobą, niż spędzać czas z osobami, które was prędzej czy później zdradzą. Okej, to na tyle na dzisiaj. Ja was bardzo mocno pozdrawiam. Życzę wam wszystkiego najlepszego w procesie samouzdrawiania się. Z dnia na dzień będzie coraz lepiej. Trzymajcie się z daleka od toksycznych ludzi, wierzcie w siebie, idźcie naprzód, droga do góry, wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam was bardzo mocno i do zobaczenia następnym razem. Na razie, pa, pa.